Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do korzystania z oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych. Zbliża się jeden z naszych ulubionych festiwali. Zaczynamy nasz offroad. W tym roku offroad rozszerzony, bo trwa cały tydzień od 21 do 27 października. Pierwsze 4 dni, czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, warsztaty artystyczne w wybranych placówkach wczesnoszkolnych i przedszkolnych na terenie miasta. A później od piątku już zaczynamy działania dla widzów i dorosłych. I może będę się posiłkował troszeczkę kartką. Zaczynamy w piątek 25 o godzinie 18 Stars and Flowers Sławka Matyjaszewskiego na Starym Rynku. Performance. Później mamy Straszkę Pospolitą o godzinie 19 i grupę Koincidencja. Spektakl u nas w MDK DŚT i na koniec Remembering Kosz. Trio RGG jazzowe, które przedstawi kompozycję Mieczysława Kosza, teraz twórcy słynnego z racji, że o nim wychodzi film. Także zapraszam serdecznie. Jest to akurat na czasie, tak się trafiło. Później 26 w sobotę ruszamy z naszymi propozycjami filmowymi, naszymi i Lubelskiego Festiwalu Filmowego Przyszłość Kina Europa Wschodnia. Ci najciekawiej zapowiadający się reżyserzy kina europejskiego wschodniego o godzinie 17 w naszej galerii, w kinie Galeria, o 19 Kobieco Wiośnie, monodram taneczny pani Julii Dądziło. Pani Julia przylatuje do nas z Francji, żeby pokazać tę sztukę. Czyli to staramy się, żeby ten format teatru, tańca zawsze występował na offroadzie. I od godziny 20 znowu film, ale teraz z muzyką na żywo, będzie grał zespół Czerwie do filmu Metropolis. I niedziela. Przyszłość kina, tym razem Świat, o godzinie 17, o godzinie 19, drugi pokój, Teatr Unia Niemożliwy, grupa, która funkcjonuje od już kilkunastu lat, jedna ze starszych offowych grup teatru formy w Polsce, z spektaklem Drugi pokój inspirowanym twórczością Zbigniewa Herberta i na koniec o godzinie 20 Gwiazda. Dla starszych nie muszę przedstawiać. Lech Janerka w MDK DŚT za 30 zł. Także zapraszam serdecznie. To jeśli chodzi o offroad, a jeśli chodzi o cały listopad, zapowiada się bardzo ciekawie. Zaczynamy już na początku listopada, 3 listopada, Agresywa 69 i projekt Republika. Właśnie na początku, w tym pierwszym tygodniu związanym z pamięcią, pierwszy ten tydzień będzie poświęcony zespołowi Republika. Także to taki ciekawy przejaw kultury muzycznej naszego kraju. Ciekawy zespół, mający swój własny podpis. Także 3 Republika w wykonaniu Agresywa 69, 6 Narodziny Gwiazdy, film o Republice w naszej galerii o godzinie 18 i spotkanie z reżyserem, z panem Ryszardem Krukiem. Później bardzo dużo propozycji również dla starszych, bo 10 zapraszamy na recital pani Katarzyny Żak do Centrum Kultury na Sadową. To jest wydarzenie związane z obchodami urodzin pani Hanki Bielickiej. I o 11 będzie u nas przy okazji tej naszej wielkiego święta narodowego, będziemy śpiewali dla Niepodległej. Wspólnie z LO numer 2 organizujemy koncert o 18:00. Soliści, chór Amici, Łomżyńska Orkiestra Dęta. No i liczymy na Państwa, wydrukujemy śpiewniki, będziemy razem śpiewać dla Niepodległej. A miesiąc jest bardzo, bardzo listopad, jest bardzo, bardzo intensywny, a kończymy go bardzo ważnym dla nas wydarzeniem. 40 lat MDK DŚT i zespół Raz, Dwa, Trzy w Łomży. 29 listopada. Zapraszam serdecznie.